nie jest łatwo zmieścić się we dwóch w takim wykopie, ale bardzo chcieliśmy Wam pokazać to, co tutaj znaleźliśmy. No jesteśmy, cały czas jesteśmy w Makowie Mazowieckim, na ulicy Kanałowej, tuż przy średniowiecznym rynku, ale to, co znaleźliśmy, jest starsze jeszcze od tego średniowiecznego rynku, bo obiekty, które tutaj się pojawiają, to założenie przedlokacyjne. XI-XII wiek, tak, chyba. Tak, no, już konsultowaliśmy zabytki, materiał, który został odnaleziony, i specjaliści już, którzy zjedli na tym zęby, tak naprawdę można powiedzieć, kopią wczesne średniowiecze wiele lat, no, uznali nam rację, że jesteśmy w obiektach i warstwie kulturowej właśnie z XI-XII wieku. I ostatnio, jak kręciliśmy film, no to trafiliśmy na warstwę kulturową, która sięga od 15 do 25 cm grubości. No mniej więcej tak. W tej warstwie znaleźliśmy obiekt wczesnośredniowieczny, palenisko. Tam też było palenisko. Tak, tak. Też było palenisko. A tutaj już... I tu jest kolejne palenisko. Tak, i tu mamy kolejne palenisko i mniej więcej jesteśmy teraz tak lokalizacyjnie w połowie ulicy Kanałowej. Tak mniej więcej coś w połowie takiego, jesteśmy, tak. Tak. No i w tym, w połowie właśnie ulicy Kanałowej kończy się nam warstwa kulturowa. Znaleźliśmy jeszcze dwa obiekty wczesnośredniowieczne. Jeden z nich to właśnie te palenisko. Tu widzimy taką czarno-smolistą warstwę. To jest ziemia z przepalonymi węglami. Oczywiście pobraliśmy próby, żeby zrobić też badanie C14, które może nam pomoże wydatować dokładniej ten obiekt. Za nami tylko już warunki są takie, że nie pokażemy Państwu, jak to dokładnie wygląda, ale była też jama tam jest kolejny, gospodarcza. Był. Zaraz jest. Łukasz opowie, co udało się nam tam odnaleźć. Oczywiście też te obiekty zostały dawno zadokumentowane, bo my już jesteśmy, też dwa dni minęło po dokumentacji, troszkę już ta ziemia powysychała i się zrobiła taka jaśniejsza. Ale tak, tutaj mamy przepalenie, to jest palenisko. Tu mamy warstwę, która jest zasypowa, która zasypała po prostu ten obiekt jeszcze w wczesnym średniowieczu, bo mieliśmy w tym fajny materiał ceramiczny. Tutaj przy doczyszczaniu profilu, czyli tej pionowej ściany, znaleźliśmy przęślik, taki mały ciężarek z dziurą w środku, służący do obciążania przędzy podczas przędzenia, a w nim nasiona lnu najprawdopodobniej, więc zaskoczyło nas to. Tak, mamy 10, około 10 ziarenek. To też jest niesamowite. Tu mamy nawarstwienia XVII-XVIII wiek, XIX. No już mamy beton, krawężnik. No i wykopalisk nie możemy poszerzyć, bo sięgają już prywatnej działki. Ale w przyszłości może wrócimy do tego tematu, porozmawiamy z właścicielem na pewno. Chcielibyśmy. Łukaszu, żeby tak może nie zajmować dużo czasu, pokaż. No tak, no, nasze skarby. Oczywiście to już jest wszystko umyte i mamy to tutaj tylko dla celów prezentacyjnych. To są takie skorupy, ale jakże cenne, bo one przynoszą to świadectwo właśnie długiego trwania Makowa Mazowieckiego. XI-XII wiek, tego się nie spodziewaliśmy, to pokrywa się trochę ze źródłami historycznymi, które wspominają o Makowie po raz pierwszy w XI wieku. Do tej pory podchodziliśmy do tego z pewną taką nieśmiałością, ale jednak coś tu się wtedy działo. Wspaniałe. Niektóre ze zdobieniami. Znaczy, no też mamy kilka hipotez, jak ta osada wyglądała. Na razie nie będziemy też wszystkiego Wam zdradzać, żebyście nie popadli w zbytnią euforię, tak jak my. Tak, ale do tego tematu będziemy na pewno powracać.
No i zapraszamy do dalszego obserwowania naszych prac. Jeszcze będziemy wrzucać na pewno posty z zabytkami, które odnaleźliśmy, a jest ich sporo i są ciekawe. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No, a w nagrodę po truskawec. Tak. To już naprawdę szczyt reżyserii archeologii filmowej. Rewelacja.